Dzień dobry wieczór, Piotrze. Witam, witam. No, czas przestawić kolejną zwrotnicę historyczną. No, dzisiaj sięgniemy dosyć daleko. No tak, ja myślę nawet, że przestawimy zwrotnicę i to pierwszy raz z kilku, bo to będzie taka podseria, która się skupia na tym, co by się stało, gdyby kontakt, powiedzmy, z obcymi nastąpił w danej epoce historycznej, w różnych okresach. I zaczynamy od samego początku. Zaczynamy od przysłowiowego zarania dziejów i wiele osób może powiedzieć, o czym tu mówić, jak to wszystko zostało powiedziane. Kubrick pokazał w Odysei Kosmicznej, co się dzieje, gdy małpy się kontaktują z wytworem hipercywilizacji, a o tym, jak mogło być dalej, no to pisał przecież Denikin i cała reszta. Nie, musicie wymyśleć coś innego. No i wymyśliliśmy coś innego. Mam nadzieję, że będziecie ukontentowani. Bo ja myślę, że należałoby zacząć ten odcinek od skonstatowania pewnego faktu. Wspomniałeś tutaj o filmie Kubricka, Odyseja Kosmiczna i rzeczywiście ten początek filmu, w którym to małpoludy hasają sobie, zachowują się, mówiąc szczerze, jak taka banda małpoludów właśnie, no, nic dziwnego, to niby wszyscy to widzieli, albo prawie wszyscy, ale czy aby na pewno wszyscy zwrócili uwagę na bardzo istotny moment, kiedy pojawia się monolit, coś się zmienia w tej gromadce protoludzi. Oni niby tak fizycznie pozostają tacy sami. Co więcej, zachowanie jakby też podobne, a jednak jakiś błysk inteligencji, no, może taki symboliczny, ale jednak się pojawia. Ta kość rzucona w górę, która na naszych oczach przekształca się w jakiś pojazd kosmiczny, to oczywiście symbol, ale mam wrażenie, że Kubrick zawarł tutaj bardzo ważną myśl, która wydaje mi się będzie nam dzisiaj przyświecała. Ta myśl, to może ją sformułujmy w ten sposób. Byli sobie ci protoludzie, ale ile tam było świadomości, ile tam było myśli, jakiegoś błysku, jakiejś inteligencji, mieszam słowa, ale dosyć świadomie, ile tego wszystkiego tam było, no można podejrzewać, że niekoniecznie tyle, ile nam się czasami lęknie w głowach. Może pewien taki moment kluczowy, taki przebłysk świadomości chociażby, był związany właśnie z tym, o czym zamierzamy dzisiaj mówić. Tak, to jest ten przysłowiowy moment, który Biblia opisuje, że w ten sposób, że Adam i Ewa sobie uświadamiają, że są nadzy, tak? Czyli były jakieś idylliczne czasy, kiedy człowiek sobie żył w tej błogiej nieświadomości i nagle został tą świadomością pokarany. Dzisiaj spojrzymy na kwestię kontaktu w czasach prehistorycznych trochę z innej perspektywy. Nie będziemy tutaj uparcie stać przy swoim, natomiast trzeba sobie zdać sprawę, że wiesz, wszyscy ci autorzy książek z dziedziny starożytni astronauci to nie pokazują tą sprawę tak, jakby wtedy już, dajmy na to te 50-40 tysięcy lat temu, istnieli ludzie tacy jak my, tylko trochę mniej rozgarnięci. A to wszystko jest bardziej skomplikowane niż nam się wydaje i wystarczy sobie sięgnąć do literatury, no chociażby psychologicznej, tej, która się skupia, jak mogły funkcjonować społeczeństwa prehistoryczne. Jak mógł od strony psychologicznej funkcjonować jaskiniowiec? Nawet można dojść do takiego wniosku, ci powiem, że jeżeli kiedyś ludzkość wymyśli maszynę czasu i będzie się można przenieść do tych lat najodleglejszych, no to chyba nie będą zbyt popularne wycieczki, bo one nam mogą ukazać bardzo trudną do zaakceptowania naturę człowieka. Ja ci powiem, do czego to się sprowadza. Dzisiaj jak oglądamy, dajmy na to jakiś dokument o pierwotnych społeczeństwach, no, możemy je rekonstruować, ale możemy też na przykład sięgnąć do pewnych społeczeństw rdzennych, na przykład dla Amazonii, czy dla chociażby Andamanów, bo oni są ponoć uważani za najbliższy odpowiednik jaskiniowców, no to nam jest tak trudno się z nimi utożsamić, prawda? Mamy pewien taki dysonans, taki... Nawet nie wiem, jak to określić. No, trochę nam jest wstyd, że my się możemy wywodzić też od takich ludzi i że nasi, w sumie nawet
dość niedalecy przodkowie mogli funkcjonować bardzo podobnie. Do czego zmierzam? Do tego, że myśmy trochę wyparli, tak mi się wydaje, człowieka pierwotnego ze swojej głowy. Nam jest bliżej do antyku, nam jest bliżej do pięknych wzorców, myśli jasnych, przejrzystych i szlachetnych, ale nie zdajemy sobie sprawy, że ta brutalna natura człowieka gdzieś cały czas tam w tle jest. I teraz pytanie, co by się stało, gdyby na przykład te 40 tysięcy lat temu doszło do otwartego kontaktu z istotami z kosmosu, które stoją na bardzo zaawansowanym poziomie. Czy to jest prawda, że oni mogliby być wzięci z automatu za bogów? I czy to rzeczywiście jest tak, jak chcą niektórzy autorzy z dziedziny paleoastronautycznej, że byłby to początek wspaniałego rozwoju kultury i cywilizacji dla człowieka, no bo pierwsza rzecz, która byłaby efektem tego kontaktu, no to byłby właśnie rozwój, tak? Że kopniak cywilizacyjny musiałby być, no bo jakże inaczej. Wiesz, Piotrze, zanim spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, to jeszcze taka mała dygresja. My, myśląc o ludziach pierwotnych, ulegamy, tak jak powiedziałeś, pewnemu złudzeniu albo pewnemu takiemu przeniesieniu naszej świadomości, jakby niemal automatycznie przerzucamy, że oto byli tacy ludzie jak my, tylko tacy prymitywni, no ganiali się z kijami albo używali jakichś innych prymitywnych narzędzi, no i to jest mniej więcej różnica, mniej wiedzieli o świecie, mniej wiedzieli o wszechświecie, ale właściwie to tacy prawie jak my. No to ja tutaj przez bardzo daleką analogię pozwolę sobie opowiedzieć pewną historię. Ja pamiętam, jakim dla mnie takim, no wpędziło mnie to w dysonans poznawczy, kiedy na studiach jeden z profesorów zajmujących się psychologią, no ale on miał duży dystans do psychologii, pomimo że reprezentował tę dziedzinę, może dlatego, że był przy okazji również takim lekarzem z krwi i kości, który zajmował się ciałem, nie tylko umysłem, więc on pokazał nam pewien film o tym, jak zachowują się szympanse, kiedy są w swoim gronie. No bo my mamy takie wyobrażenie, że szympanse to są takie miłe małpki, takie super milusie i w ogóle wszystko jest w porządku. On pokazał nam drugą twarz szympansa, że to są małpy przemocowe, brutalne i to niezwykle brutalne. Co więcej, prowokujące, szukające zwady, wręcz szukające mordu. I to jakby z pełną odpowiedzialnością mówię. To nie są miłe małpki, jakie my skłonni jesteśmy widzieć w tych oto zwierzętach, jakie gdzieś tam nam podrzuca literatura czy filmy. Rzecz wygląda zupełnie inaczej. I tu proponuję, żebyśmy podobny filtr taki na oczy, na umysły założyli. Filtr, który nam odsączy nasze wyobrażenia od tego, jak jest naprawdę. To pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć. Ale pytałeś, jak to mogło w ogóle wyglądać i jak to by było, kiedy pojawiliby się obcy i jakby to się skończyło. Powiem ci, że ja wolę na to patrzeć od drugiej strony. Jakbym był dowódcą takiej wyprawy, która trafiła na tak proto ludzi, będę się trzymał tej może niefachowej terminologii, ale za to dobrze trafiającej przynajmniej do mnie, jeśli chodzi o określenie owych osobników. Gdybym trafił na takie jednostki, to pierwsze, co bym zrobił, to dosyć dokładnie je izolował i nie miałbym złudzeń, że to, co mam przed sobą, jeśli nawet przypomina mnie samego, jakiś taki jest humanoidalne, to nie jest to samo, co ja, tylko bardziej prymitywne. Tam być może nawet nie do końca rozwinięta jest samoświadomość. My bardzo często dzisiaj mówimy, no, że przecież nawet te wyższe zwierzęta też mają jakiś rodzaj świadomości, no więc taka małpa, która albo protoczłowiek, który tam sobie hasał, to on też jakąś świadomość miał. Tylko musimy sobie zdać sprawę z bardzo prostej rzeczy. Zapytałeś, jak byliby potraktowani przybysze z gwiazd? Czy jako bogowie,
czy jako kto właściwie? No, istnieje niebezpieczeństwo, że te małpy protoludzie, oni by tak potraktowali tych obcych jako coś, co im zagraża, ale czy jako bogów? Ja myślę, że wówczas bano się bogów, bano się na przykład pioruna, no, bano się ognia, który ten piorun może spowodować, bano się różnych takich zjawisk, które no, z punktu widzenia mieszkańca jaskini, no tak to sobie określmy, były groźne. Ale na ile wówczas istniała świadomość, istniała refleksja na temat bogów, na temat życia po śmierci, na temat pochówku. Dzisiaj bardzo często odwołuje się, kiedy bada się różnego rodzaju stare cywilizacje, albo nawet ludy takie wędrowne, no to czy jaskiniowe, to człowiek myśli, no tak, skoro chowali zmarłych, no to już jakiś zalążek jest. Dosyć trudno z tym polemizować, szczególnie, że bardzo poważne autorytety się na ten temat wypowiadają, ale to pewno, to hipoteza badawcza, to pewno zależy od momentu tego życia jaskiniowego. Sądzę, że kiedy człowiek wprowadził się do jaskiń, był zupełnie inny niż kiedy zaczął się z nich wyprowadzać. Tam gdzieś po drodze stało się coś bardzo, ale to bardzo ważnego i w związku z tym odpowiedź na twoje pytanie, Piotrze, co tak naprawdę się wydarzyło, od tego może być, przynajmniej moim zdaniem, uzależniona. Tak, ja bym tutaj jeszcze dodał dwie ciekawostki. Pierwsza to jest taka, że szympansy to są chyba jedyne po człowieku zwierzęta, które toczą wojny i to takie wojny mające bardzo nasze cechy, na wyniszczenie, na szympansobójstwo. Warto tym poczytać. Druga sprawa to jest, jak zachowują się tak zwani dzicy ludzie, czy te feralne dzieci, nie pamiętam jak to się mówi po polsku, czyli te dzieci, które wychowały się na przykład w dżungli, w dziczy, wśród psów. Słyszeliśmy o takich historiach chociażby ze Związku Radzieckiego. No i widzimy, jak zachowuje się w stosunku do współczesnego człowieka, który miał jakiś kontakt z cywilizacją, taki dziki człowiek. No, przepaść jest ogromna. Tak? Przede wszystkim jest wyczulony na bodźce, walczy lub ucieka i to jest coś, co kieruje jego funkcjonowaniem. Do tego za chwilę przejdziemy. No ale dobrze, wyobraźmy sobie, że te kilkadziesiąt tysięcy lat temu na obszarze dzisiejszej Europy dochodzi do kontaktu z przybyszami z gwiazd. Może takiego wymuszonego kontaktu, bliskiego spotkania. Dajmy na to, że to taki typ przybyszów z książek Denikena, czyli tacy, którzy się jakoś garną do Homo sapiens, że są nami zainteresowani, nawet z tej perspektywy badawczej. No i dochodzimy do tego pytania, które zadaliśmy jako pierwsze, czy to naprawdę byli tacy ludzie jak my, czy widząc dziwne istoty, widząc przybyszów z kosmosu, albo nawet z czasu, z przyszłości, oni by sobie zdawali sprawę, z czym mają do czynienia. Wiesz, czy ten Homo sapiens pierwotny, widząc kosmitę, on by się kierował ciekawością, tak jak my dzisiaj, czy wziąłby górę ten zdrowy rozsądek, uciekaj albo walcz. Niestety wydaje mi się, że to wszystko nie jest tak łatwe, jak nam przedstawiają książki z dziedziny starożytni kosmici, bo kiedy sięgniemy do opracowań dotyczących psychologii i zachowań człowieka pierwotnego, to mamy szereg różnego rodzaju koncepcji. Ja je przedstawię tak dosłownie w skrótowej formie. Od takich, które mówią, że ludzie pierwotni zachowywali się jak naczelne, po takie, które wskazują, że coś takiego jak świadomość, samoświadomość oraz osobowość zaczęły się kształtować dopiero później. Ja natrafiłem nawet, wyobraź sobie, ostatnio na opinię pewnego antropologa, który twierdził, że coś takiego jak współczesna ludzka świadomość czy samoświadomość, no wyobraź sobie, on twierdzi, że to jest kwestia XII wieku, naszej ery, że przedtem ludzie byli inni. Co prawda nam jest trudno w to uwierzyć, patrząc na bogaty dorobek kulturowy czy literacki starożytności, ale on może zastosował do tego jakieś wiesz, wskaźniki specjalne, nie zgłębiałem się w to szczególnie. Oczywiście 40 tysięcy lat temu taki człowiek prehistoryczny, no to już jest gość. Gość nie jest jakiś tam małpiszon, on tworzy sztukę naskalną, wykazuje więc zdolność jednak do jakiegoś abstrakcyjnego myślenia. No i tutaj się pojawia pytanie, czy jakby on zobaczył takiego, wiesz, ufite, co on by sobie pomyślał? Bo rodzi nam się kolejny problem, bardzo ważny problem. Te opracowania związane z psychologią człowieka jaskiniowego, one nie tylko wskazują na to, że on, wiesz, tam mógł nie mieć świadomości, mógł mieć świadomość stadną,
ale było też coś takiego jak pojęcie terytorialności, pojęcie swój obcy i zwyczajny strach. Jakby to rzutowało na taki kontakt? Czy to nie byłoby tak, że gdyby na przykład ludzie dzisiejsi wybrali się w podróż w czasie i stanęli przed takimi ludźmi jaskiniowymi, to oni by albo musieli uciekać przed nimi, albo musieliby się otoczyć jakimś polem siłowym, bo by mogli po prostu oberwać. Oberwać przez zorganizowaną grupę jaskiniowców. Najważniejsze pytanie moim zdaniem, czy taki prehistoryczny człowiek, który jednak tworzył wizerunki, rysunki naskalne, często mające formę taką bardzo zbliżoną do współczesnej sztuki, jakby nie było, czy on byłby w stanie zrozumieć z kim tak naprawdę ma do czynienia? Czy na przykład gdyby doszło do, wiesz, obserwacji UFO, takiej jak znamy dzisiaj, że zstępuje jakiś obiekt, to jasne jest, że on by to uznał, że to słońce na przykład spadło, albo coś w tym stylu. Tylko czy to miałoby jakiś w ogóle oddźwięk, sens? Czy to rzeczywiście by zapoczątkowało jakieś religie? Ja jestem bardzo sceptyczny wobec tych koncepcji. W poprzednim wejściu zarysowałem coś takiego, że to, co nakreśliłeś, chyba zależałoby od momentu, tego momentu przełomu, czy już nastąpił, czy nie. Za przełom uznaję jakieś właśnie te przebłyski samoświadomości, już nie tej świadomości stadnej. W którym momencie się rzecz odbyła, tego tak na dobrą sprawę dzisiaj nie wiemy. Nie wiemy, czy te rysunki, malunki naskalne, czego były przejawem. Czy to był właśnie przejaw indywidualności, czy może nie? Czy to był właśnie wybuch jakiejś takiego abstrakcyjnego myślenia? Czy może właśnie nie, że to była próba oswojenia rzeczywistości, że ja ją tu sobie namaluję? Tak jak dziecko, no dziecko też czasami kreśli coś na kartce i to jest też jakaś próba oswojenia tego, co naokoło, przeniesienia go na taki grunt kartkowy, bezpieczny, na którym można w pełni panować. Tego nie wiem oczywiście, ale kiedy opowiadałeś o tym kontakcie, to przyszło mi do głowy, że no, czy musieliby uciekać owi obcy. Wiesz, to dzisiaj wygląda tak, że jeśli wierzyć w wszystkim tym relacjom o wzięciach, to ludzie współcześni też zamierzają czasami uciekać, no i jakoś im się nie udaje, bo jak sobie go, takiego człowieka obcy upatrzą, no to go mają i mają sposoby na to, żeby go unieruchomić, albo nawet pozbawić świadomości, albo częściowo pozbawić świadomości, zrobić swoje, przebadać, zrobić tam, co jeszcze uważają za stosowne, a potem go ewentualnie zostawić w jakimś miejscu, spowodować missing time, albo coś podobnego, więc swoje sposoby owi obcy mają i kto wie, czy nie mieli ich wówczas. W związku z tym, jakby był tym obcym i trafił na taką dziką tłuszczę, to chyba pierwsze, co bym zrobił, to właśnie tego rodzaju działania, że albo bym ich pozbawił świadomości, albo częściowo pozbawił świadomości, w jakiś sposób nad tymi dzikusami zapanować bym się starał. Co więcej, być może, nie wiemy jakie możliwości owi obcy mieliby, może jakieś oddziaływanie telepatyczne, może jakieś inne, tego nie wiem oczywiście, ale będąc dowódcą takiej wyprawy, zalecałbym daleko idącą ostrożność, bo znowu odwołam się do tych szympansów, do których się odwoływałem, o których ty również mówiłeś. Nigdy nie wiadomo, co takiemu osobnikowi do tego łba strzeli i czy przypadkowo nie będzie się starał wykazać, jaki jest na przykład odważny i że tutaj co prawda słońce spadło i wysiedli z niego, no zapewne jak jacyś mieszkańcy owego słońca, a może nawet bogowie tego słońca, a może tylko jakieś istoty wrogie, no może należałoby się wykazać przed całym, nawet nie wiem, czy to plemię, przed całą tą hałastrą, do której należę, wykazać, że jestem taki dzielny, taki odważny i może by należało rzucić wyzwanie tym przybyszom. No, wyzwanie wtedy było takie dosyć jednoznaczne. Jak ktoś kogoś wyzywał, to na ogół kończyło się rozłupaną czaszką, przynajmniej jedną. O to tak naprawdę chodziło. Więc to tak moim zdaniem taki obraz się powoli rysuje, a teraz już płynnie przechodź. Tak się nawet zacząłem zastanawiać, jakby to było, bo wśród naczelnych jest tak, że wiesz, jest ten samiec alfa, który kiedy się starzeje, to dostaje po łypie od silniejszego samca. No i jest taka naturalna zmiana. No i wyobraź sobie, że ci ludzie pierwotni też tak funkcjonują.
że jest jakiś przewodnik stada, no i nagle mają do czynienia z grupą zupełnie innych istot. Czy on by stanął do walki, czy oni by uciekli? A jeżeli to, wiesz, kobiety przewodziły takim społeczeństwom, to też jest mnóstwo pytań. No, najważniejsze to jest też taka uwaga, która mi wpada do głowy, że no zobacz, oni by się próbowali porozumieć z tymi istotami na poziomie telepatycznym, no ale co do nich powiedzieć, jak oni mówić nie umieją. I tu się pojawia ta hipoteza, o której mówiłem jakiś czas temu na kanale UFO Historię, że czymkolwiek UFO jest, to tak samo dzisiaj, jak i kiedyś przemawia do głębszych struktur świadomości niż przemawia werbalnie. To jest bardzo interesujące. No tak, Piotrze, ale to mniej więcej miałem na myśli, że nie ma jak przemawiać do kogoś, kto nigdy w życiu sam słowa nie wypowiedział. No zakładam jednak, że skoro ta szara substancja gdzieś tam pod kopułką czaszki się pojawiła i w miarę sprawnie funkcjonowała, to że jakaś myśl, jakaś pamięć, jakaś możliwość tworzenia nawet krótkotrwałych, ale planów, no była tym istotom przypisana. W związku z tym, jak to w telepatii, można działać również obrazem. Mówię tak, jakby telepatia była rzeczą powszechnie stosowaną. Tak nie jest. Niemniej jednak, kiedy o telepatii mówimy, to nie jest oddziaływanie tylko i wyłącznie słowem, ale również obrazem, wyobrażeniem. No i tak bym mniej więcej widział to działanie, które mogliby podjąć przybysze w stosunku do tej rozwrzeszczanej, rozkrzyczanej, a w każdym razie dosyć dzikiej gromadki. Przejdźmy teraz do tego, co mówiłem. Podsumujmy może to, co do tej pory padło, że my nie wiemy, czy w ogóle ludzie pierwotnie posiadali świadomość, tożsamość. Nie wiemy zatem wobec braku tychże, jakby zareagowali widząc ufonautów, czy obcych, czy gości z przyszłości. Nie jesteśmy w stanie odwzorować ich cech i powiedzieć, czy oni na przykład mieli coś takiego jak światopogląd, prawda? Dla nas to jest normalne. A jeśli nie mieli, no to co? Jest jeszcze bardzo ważna rzecz. Oni mogli wtedy, te kilkadziesiąt tysięcy lat temu, nie mieć wypracowanego genu religijnego, który kazał traktować każdą wyższą istotę jako ducha, demona, wiesz, no kosmitę, no Boga. Oni tego nie rozumieli. Dam taki przykład, no może to jest tak samo, może nie jest to może najlepszy przykład, nie potrafię się po prostu umieścić w skórze goryla, ale to mogło być trochę tak, jakby goryl zobaczył białego, podekscytowanego turystę, którego przewodnicy prowadzą tam w mgliste lasy na safari, prawda? Tylko że ludzie pierwotnie mogli zareagować by trochę bardziej krewko. Czy my w ogóle mamy pewność taką, o której wspominają autorzy książek z dziedziny starożytnej i astronauci, że tam od razu by się pojawił ten stosunek religijny? Wydaje mi się, że nie. Dlaczego? Dlatego, że analizując nawet rysunki naskalne, które mają być może jakieś tam cechy religijne, to my zauważamy jedną rzecz, że oni czcili przyrodę. My nawet nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy oni czcili duchy przyrody. Czy oni widzieli w tym coś głębszego, czy po prostu oddawali cześć temu, co jest. No i nagle oni widzą jakąś dziwną istotę, dziwny pojazd i pytanie, czy są w stanie ogarnąć to swoim umysłem. Czy jest to dla nich takie samo coś jak drzewo, jak dąb, jak niedźwiedź na przykład, czy traktują to trochę inaczej. To jest tak jakbyśmy, to też chyba nie jest w pełni dobry przykład, bo my stoimy za daleko od człowieka pierwotnego. To znaczy, jak mówię, były próby, wiele prób było, zbadanie, jak rozumują przedstawiciele jakichś tam prymitywnych społeczeństw, które nadal istnieją. Wydaje mi się, że jest bardzo duża, wręcz kolosalna różnica między naszą umysłowością, a umysłowością ludzi pierwotnych i my nie potrafimy wejść w ich buty. Bo czasami się daje takie przykłady, że, no, że UFO to jest tak daleko od nas technologicznie i mentalnie, że to jest tak, jakbyśmy próbowali wytłumaczyć człowiekowi z X wieku, co to jest internet w smartfonie i to jeszcze takiemu, który nie potrafi czytać. Myślę, że to jest jeszcze dalej, że jaskiniowcy są na drugim biegunie naszych porównań samych siebie do kosmitów, że oni są równie egzotyczni, co hipotetyczni przybysze z kosmosu. Tak myślę. Reasumując, bo nie wiem, czy się za bardzo nie zagalopowałem tutaj, ale wydaje mi się, że nawet gdyby doszło do jakiegoś bliskiego spotkania wtedy, to według mnie ci jaskiniowcy nie mieli jeszcze takiego genu religijnego, żeby od razu uznać te istoty z miejsca za bogów.
Tak sobie myślę z drugiej strony, bo przyznaję ci racji, przynajmniej część, ale z drugiej strony tak sobie myślę, jaką rolę odgrywa w takiej społeczności pierwotnej strach. Bo być może zamiast genu religijnego, wydłubywania z człowieka tego genu religijnego albo jakichś innych zabiegów, może należało podziałać strachem. Może gdzieś to do dzisiaj w nas tkwi, że bogowie, przynajmniej bardzo wielu bogów z różnych religii, to są istoty straszne, istoty zagrażające człowiekowi. No jest oczywiście kilka religii, których stwórca jest w jakiś tam sposób łagodny, ale nie przesadzajmy. Nawet stosunkowo bliskie nam kultury wytworzyły Boga, który nie dość, że jest wszechwładny, to jeszcze bywa, a nawet dosyć często bywa, okrutny i taki, którego człowiek się boi. W związku z tym może w ten sposób na ową pierwotną chałastrę mogli oddziaływać przybysze z gwiazd. Nie chodziło o to, żeby jakoś tam na śmierć przestraszyć tych biednych małpoludów. Przepraszam, używam tego sformułowania, bo ono mnie bawi, nie żebym jakoś tak antropologicznie w to wchodził. Po prostu samo sformułowanie mnie bawi, więc może należało tych małpoludów jakoś tak dobrze zastraszyć w imię dobrze pojętej zasady, że jak się kogoś dobrze, ale naprawdę dobrze przestraszy, to zaczyna być potulny, zaczyna wykonywać polecenia, zaczyna być podporządkowany. I tak mi to troszeczkę też wygląda, że można było ten nieco niemoralny, ale myślę, że skuteczny sposób zastosować. Tak, to tkwi do dzisiaj w religiach, jest widoczne w religiach wszystkich chyba, że strachem i darami od wyższej istoty cała religia stoi, tak? Ale wróćmy jeszcze na chwilę do tych rysunków naskalnych. Jest sporo, pewnie znacie taki charakterystyczny wizerunek z Walka Monika. Nie wiem, może nam się go uda nawet dać na miniaturkę. Widać tam takie istoty przypominające kosmonautów. Zatem ci prymitywni bądź co bądź ludzie posiadali zdolność do tworzenia takich przedstawień fantastycznych. No to wcale nie muszą być kosmonauci, to mogą być ludzie w jakichś tam kombinezonach, ich przebraniach. Czyli jednak ludzie prehistoryczni mieli możliwość przedstawiania rzeczy abstrakcyjnych, jakoś niepojętych i to dla mnie stanowi jednak pewną zagadkę. Ja tylko przypomnę, że my nie mówimy o kontakcie w czasach późniejszych, tylko w głębokiej prehistorii, kiedy człowiek nie tyle, że ma zupełnie inną mentalność, co może nawet nie ma mentalności. Dochodzimy jednak do sedna i pytania takiego, jaki byłby efekt w ogóle takiego kontaktu, czy w ogóle byłby ten efekt, bo patrząc na te wierzenia skupione wokół natury, no to przecież człowiek pierwotny uznałby, że no, widział coś, co jest elementem natury i nawet jakby to przekazał, wiesz, i nawet gdyby to rosło, toczyła się ta kula wierzeń i dała początek nawet jakiejś religii potem pierwotnej, no to przecież oni by i tak nie rozpoznali, kto to był i tak by uznali, że to jest coś z ich wierzeń, które miały charakter czysto przyrodniczy. Homo sapiens musiałby przejść jeszcze bardzo długą drogę, żeby uznać tych przybyszów za bogów, bo wtedy, gdyby się to stało w okresie, o którym mówimy, to był po prostu jeszcze zwierzakiem. No ale dobra, jest też scenariusz numer dwa, że kontakt się nie ograniczał tylko do wymiany uprzejmości, prawdopodobnie jednostronnej. No bo kiedy sobie czytamy literaturę paleoastronautyczną, to zawsze nas korci. No bo te odwiedziny obcych, no zawsze się zdarzały, no ale to co, oni tak przyjeżdżali i odlatywali, no jest przecież cień szansy, że oni się zlitowali nad człowiekiem w tych czy innych czasach. No przylecieli, wiesz, zobaczyli, że na planecie mieszka istota o jakimś cywilizacyjnym potencjale, no ale jest na cholernie niskim stopniu rozwoju, no i dobrze byłoby jej pomóc, bo takich istot jest niewiele, bo planeta chociaż fajna, przyjazna, ciepła, obfita w jedzenie, to co jakiś czas oferuje takie przetasowanie w formie jakiegoś kataklizmu albo wymierania. No i tutaj taka sytuacja się rysuje. Skoro tacy obcy, spotykając jaskiniowców, widzieli w nich jakiś potencjał, to może coś im tam zaświeciło w głowie, może chcieli im pomóc. Musieli przyjąć jakąś taktykę, prawda? No bo nagle się okazuje, że mamy do czynienia z istotami, których się nie da uczyć, bo one po prostu nie mają mentalności.
I je trzeba wytresować najpierw, tak jak powiedziałeś. Może ich jakoś przekupić, może pokazać jakieś sztuczki, albo najlepiej dać im coś za darmo, najlepiej żywność i w ten sposób ich do siebie przywiązać. Tak jak się przywiązuje dzikie zwierzę. Bo oczywiście my z dzisiejszej perspektywy widzimy, że to jest, wiemy, że to jest niemoralne dokarmiać dzikie zwierzęta, bo one potem się rozleniwiają i przychodzą, ale kto wie, czy tak tam w tej prehistorii nie było. I tu oczywiście się pojawia hasło znane z książek, czyli kult cargo. To jest taka sytuacja, która się rozwinęła w wyniku kontaktu prymitywnych społeczeństw z żołnierzami, którzy przekazywali członkom tych społeczności jakieś dary. No i szybko się okazało, że ci darczyńcy zostali nie tylko potraktowani jako bogowie, ale też, i to jest bardzo ciekawe, i wiąże się z takim hasłem, które bardzo lubię, i ono często występuje w literaturze poświęconej antropologii, psychologii społecznej, że doszło do rozpadu pierwotnych wartości. Czyli wiesz, jakby się pojawili ci kosmici u naszych praprzodków, to też mogłoby dojść do jakiegoś rozpadu tych wartości pierwotnych, bardzo pierwotnych. Tylko że wydaje mi się, że to wcale nie byłoby takie łatwe, że to jak nam pokazują czasami memy, tak żartobliwie, że przelatują kosmici i tam coś człowiekowi robią i nagle dostajemy tego cywilizacyjnego kopniaka. No chyba nie do końca. To też by nie było takie czarodziejskie jak w Odysei kosmicznej, że trach i nagle się coś robi. No przecież, jeżeli mamy do czynienia ze zwierzęciem, no to trzeba je najpierw obłaskawić. Dopiero potem w którymś, nie wiem, może nawet pokoleniu możemy je czegoś nauczyć. Czyli z tej perspektywy patrząc, ten kontakt z człowiekiem prehistorycznym byłby bezsensowny. Rozłożony musiałby być, jeżeli miałby to być jakiś, wiesz, szerszy plan, tak naprawdę na dekady, żeby coś z tego było. I nie daj Boże, ci obcy doprowadziliby do rozpadu tych pierwotnych, jaskiniowych wartości. Wiesz, Piotrze, co? Być może by doprowadzili i doprowadziliby do rozpadu w sposób świadomy. Nawiązałeś tutaj do początku naszej rozmowy, kiedy mówiliśmy o filmie Kubricka, właściwie opowieści Artura C. Clarka, bo na nim Kubrick, na jego powieści bazował. I ja odnoszę wrażenie, że monolit, który się tam pojawia, jest symbolem, ale symbolem przemian, które obcy proponują. A właściwie używając słowa proponują, to zakładam, jakby gdzieś tak sugeruje dobrowolność. Nie, które obcy narzucają. I zastanawiam się, czy ten kontakt na tak wczesnym etapie rozwoju Homo sapiens nie miałby na celu chociażby dokonywanie fizycznych zmian w mózgu człowieka. Fizycznych, które zaowocują w niedalekiej przyszłości, no, zupełną przebudową i świadomości, i sposobów postępowania, w ogóle jakąś taką nadbudową daleko idącą. Bo tak jak znowu odwołując się do monolitu, czy też do działań nieco mniej takich przenośnych, można założyć, że obcy skontaktowali się, to za duże słowo, przybyli na Ziemię i sobie wyłapali jakąś grupę tych ludzi pierwotnych, nie po to, żeby jakoś tam próbować nawiązać, albo żeby coś tam, nie, cel był jasny. Trzeba to towarzystwo lekuchno przerobić, bo jeśli zacznie przerabiać się samo, to jeszcze potrwa bardzo, bardzo długo. A jak chcemy dokonać jakiegoś eksperymentu, no właśnie, pytanie, w jakim celu by to robili? Może eksperymentalnym, może właśnie chcieli przyspieszyć coś. Nie wiem, nie odpowiemy na to pytanie, bo obawiam się, że doszukiwanie się motywacji sprzed wielu, wielu tysięcy lat jest dosyć abstrakcyjnym zajęciem. No ale wracając do tematu, jeśli obcy zastosowaliby metodę takich fizycznych zmian w organizmie człowieka, a konkretnie w jego głowie, żeby już tak w sposób jednoznaczny to określić, to byłoby budowanie nowego człowieka. Po co? Nie wiem, ale jeśli miałoby to mieć sens, no to należałoby to w głowie mu troszeczkę temu człowiekowi zamieszać, żeby, to za duże słowo, żeby stał się partnerem, żeby stał się taką jednostką, czy tak, żeby ludzie stali się takimi jednostkami, które w ogóle są w stanie nawiązać jakikolwiek kontakt z tymi przybyszami. Powtórzę po raz kolejny, do czego to mogło być potrzebne?
nie mam zielonego pojęcia, ale tak bym sobie to wyobrażał, tak myślę dzisiaj o tym monolicie z filmu Kubricka, tak myślę w ogóle o idei kontaktowania się z tak prymitywnym ludem, o jakim my dzisiaj mówimy. Czy się otwiera pole do dalszych spekulacji, no bo jeżeli ci obcy mieliby jakiś plan wobec tego człowieka pierwotnego, żeby go, powiedzmy, podnieść trochę cywilizacyjnie, to musiałoby być obliczone, jak powiedziałem, na dekady lub na setki lat, bo po pierwsze, trzeba by tą społeczność rozmnożyć, trzeba by tą społeczność trochę odżywić, podnieść jej standardy zdrowotne, no bo wiesz, po co uczyć kogoś czegoś, kto umrze w wieku 25 lat, bo już wtedy jest stary na tamtejsze standardy. I to mi się wszystko wydaje takie trochę mało realne, ale tylko w tym wydaniu, bo nam się otwiera całe pole różnego rodzaju scenariuszy. Na przykład, zobacz, człowiek długo jałowił cywilizacyjnie. Kiedy się pojawiają pierwsze kultury, kiedy się pojawia pierwsza cywilizacja? Co się działo w międzyczasie? Dlaczego nigdy to nie zaskoczyło i zaskoczyło dopiero później? Czy rzeczywiście ktoś nam pomógł? A jeżeli tak, to w jaki sposób? Ta pomoc mogła i ten kopniak wcale, jak wskazuje Kubrick, nawet symbolicznie, nie musiał się odbyć w czasach jaskiniowych. Moim zdaniem, jeżeli już, to później. Później, kiedy te skupiska ludności były bardziej liczne i przede wszystkim bardziej zorganizowane. I o tym może nam mówią takie źródła, jak chociażby Księga Henocha, chociaż nie bezpośrednio, tak, że pamiętają, że coś takiego się wydarzyło. Ale jest jeszcze inna możliwość, w której jest mniej chcieństwa naszego, bo my byśmy chcieli, żeby doszło do spełnienia się takiej sytuacji, że o tak, jesteśmy potomkami ludzi, których uczyli bogowie, przybysze z kosmosu, ale przecież tak naprawdę na czym się opiera paleoastronautyka? Na wniosku, że tak jak dzisiaj widujemy obiekty UFO i ufonautów, tak mogli widzieć nasi praprzodkowie. To jest jeden problem. Nawet jeżeli ludzie od dawna widują UFO od zawsze i od zawsze się to nas zachowuje wobec nas tak samo, czyli nie ma pewności, że to w ogóle chce kontaktu, obserwuje człowieka, nie dąży do zbyt bliskich zetknięć, czasami się zamanifestuje, ale nigdy nie dąży do objawienia swojej prawdziwej natury. To jeżeli tak było w czasach prehistorycznych, to okej, no oni mogli widywać dziwne obiekty i wracamy do punktu wyjścia, że nawet jeżeli uznali, że to jest coś anomalnego, to jest coś cudownego, to nadal było to osadzone w świecie ich wierzeń, w świecie przyrody. Oni mogli nie mieć bogów. Takich jak my dzisiaj sobie wyobrażamy. Czyli nawet tych hipotetycznych przybyszów z gwiazd, ludzie pierwotni sprzed kilkudziesięciu tysięcy lat, moim zdaniem nie potrafiliby odpowiednio sobie w głowie uszeregować, tak? Tak myślę, Piotrze, że cała nasza dyskusja, nie wiem, jakaś taka zbiorowa podświadomość nam się wytworzyła, bo my cały czas krążymy wokół takiej teorii, której ci obcy przybywają po to, żeby nas ucywilizować, gdzieś w domyśle, żeby nam dobrze zrobić i w ogóle zasiać tutaj ziarno rozumu. Ale ja cały czas z tyłu głowy, kiedy rozmawiamy, mam historię, którą, no, co prawda on ją lokował w późniejszych czasach, chociaż może nie do końca, niejaki Zecharia Sitchin, czy jakkolwiek wymawia się to nazwisko. Wybaczcie Państwo, w samej telewizji, czy też w środkach masowej komunikacji natknąłem się przynajmniej na trzy formy wymawiania tego nazwiska. W związku z tym sobie daruję wszystkie możliwe inne. Ale o co mi tak naprawdę chodzi? On mówił o tym, że to może wcale nie chodziło o wyhodowanie, czy właśnie freudowska pomyłka, wcale nie chodziło o to, żeby zasiać ziarno rozumu, tylko wyhodować sobie takiego biorobota, taką machinę, która będzie co prawda coś tam żarła, ale wykonywała polecenia. Tego jakby w naszej rozmowie nie ma, nie uwzględniliśmy tego, jakoś tak szlachetnie zakładając, że jak przybysze z gwiazd, no to muszą być szlachetni. A może my jesteśmy czymś bardzo, bardzo jakimś takim produktem ubocznym po prostu, jakiegoś tam projektu. No też tak może być, ale z drugiej strony wiesz, żeby ten robotnik mógł działać, to go trzeba dobrze odżywić, trzeba mieć zaplecze. No bo po co tak mówię, po co taki robotnik, który umrze za wieku 25 lat, to on nawet nie porobi. Ale jak ich jest dużo, Piotrze, jak nie musimy się liczyć z tym, wystarczy proste polecenia przekazać i robi, to nawet jakby marli jak muchy, a jest duży zapas,
to coś tam się da z tym zrobić. Pytanie znowu, na ile to by miało sens i czy powiedzmy cywilizacja mocno zaawansowana inwestowałaby w takie bioroboty, no czy też po prostu w ludzi, którzy by wykonywali jakieś prace, czy też skoro jest taka zaawansowana, to jednak znalazłaby bardziej technologiczne rozwiązanie swoich problemów. To mi się zawsze wydawało dosyć problematyczne i dyskusyjne, czy na pewno szukaliby sobie niewolników do wykonywania prostych prac, które tak naprawdę dałoby się też wykonać jakimś tam sprzętem, jakąś tam technologią. No to jest zapewne słaby punkt, ale nie można go wykluczyć. Tak, punkt jest trochę słaby, dlatego że wiesz, no mamy do czynienia z cywilizacją, która przybywa nie wiadomo skąd, no i potrzebuje metali, potrzebuje złota, no to potrzebuje dużych kopalni, potrzebuje szybów. I tu nie odnoszę się do tego, czy one się zachowały, te kopalnie, tylko nagle, no nie można tam wysłać, wiesz, chłopecka z kilofem, tak naprawdę, tylko musisz trochę zainwestować. Tutaj nam się otwiera kolejne pole do spekulacji, bo człowiek w niczym się, taki człowiek wyhodowany do roboty przez Anunnaki, on by się niczym nie różnił w zasadzie od współczesnego bydła hodowlanego na przykład. Czyli musiałbyś mieć hodowlę, taką, która by produkowała robotnika najwyższego gatunku. Takiego, wiesz, no bo tak to byłoby bez sensu. No ja tutaj widzę pewien błąd. Dla mnie jest to mało wiarygodne. No wyobraź sobie, jest super cywilizacja i oni przylatują na Ziemię, każą kopać dziury, no i szukajcie tam złota. No, coś mi tutaj nie... Znaczy dobra, okej, na wszystko się zgadzam, tylko chciałbym zobaczyć jakieś grubsze dowody na to, no. Chociażby przesłanki, no. No bo to tak trochę nie pasuje jedno do drugiego. Oczywiście są tacy, którzy twierdzą, że w Afryce Południowej mamy do czynienia z pozostałościami tych tuneli Anunnakich, prawda? Albo że one, że to było wszystko tak dawno, że się pozapadało i nie ma po tym śladu. Geologia zrobiła swoje. Myślę, że takie duże twierdzenia potrzebują równie dużych dowodów i tak jest w tym przypadku. Co jeszcze można by tutaj dodać do tych naszych rozważań o tych praludziach? To ja skorzystam z okazji i powiem tak, my się tak trochę bronimy przed tym i u ciebie to słyszę i u siebie, przed tym losem kopalnianym, wydobywaniem zamiast maszyn. Takie nam się to wydaje mimo wszystko jakieś nie do końca przekonujące. Natomiast zastanawiam się, czy przypadkowo jakiejś roli w tym naszym sceptycyzmie nie odgrywa również to, że no ja wiem, po prostu ciężko jest nam przyjąć tego rodzaju spojrzenie, że cywilizacja, to co się później ludzkość rozwinęła w różne cywilizacje, no w takim ujęciu byłaby skutkiem ubocznym jakieś tam działań, które w ogóle nie miały na celu powołania cywilizacji, tylko na celu miały wyprodukowanie dosyć kumatego robotnika fizycznego, no takiego robola właściwie, który miał tam w tych kopalniach czy w jakimś innym miejscu pracować, ale no, w pewnym momencie stał się już niepotrzebny. Ci panowie z gwiazd sobie odlecieli, a człowiek się nudził i wymyślił kulturę, cywilizację, no w ogóle wszystko wymyślił, z czym mamy dzisiaj do czynienia. To byłoby tak paradoksalne, to byłby taki chichot dziejów, że ja się przed tym, no w jakiś sposób taki chyba podświadomy, trochę bronię, ale... Znaczy się, powiem ci tak, ja się nie bronię przed tym, tylko ja chcę znaleźć techniczny model. No bo dobra, mamy hodowlę tych homo sapiensów do potrzeb górniczych, ale jak? No przecież oni się muszą rodzić, trochę ich trzeba odżywić, trochę się muszą poduczyć, żeby nie być tacy, wiesz, bezużyteczni, trochę im trzeba pokazać to i owo, trzeba ich trochę podciągnąć cywilizacyjnie. Oni się muszą skądś rekrutować. Łatwiej by było brać ich na zasadzie takiej piechoty wybranieckiej, wiesz, że przychodzisz do wsi i mówisz, ty jesteś dość gruby, to ty idziesz ze mną. I tak by sobie ich brali i taką kastę by mogli sobie tworzyć. Po prostu z ludzi, którzy są, no bo inaczej sobie tego nie wyobrażam. To by musiał jakoś po prostu technicznie się zazębiać. Czy było wtedy na Ziemi tyle ludzi, żeby mogli coś takiego sobie Anunnacy uskutecznić? No raczej nie. Czy ich hodowali? Nie wiem. Natomiast powiedziałeś coś ciekawego i co pozwolisz jeszcze, bardzo mi tutaj nasunęło ciekawy pomysł, bo zobacz, kiedy taki
prehistoryczny ludek, trochę podciągnięty cywilizacyjnie, trafia na emeryturę w wieku 28 lat na przykład i wraca do swojej wioski zapierdzianej, gdzie mieszkają ludzie w warunkach nadal prehistorycznych i szukają tych jagód, to on sobie tak patrzy i wzdycha, prawda? A jakby, co by tutaj lepiej zrobić, tak? I następuje ten rozpad pierwotnych więzi, on zostaje uznany za jakiegoś wodza, szamana, jest rozsadnikiem tej cywilizacji jako element robotniczy. Zobacz, to wcale nie jest takie głupie. Co więcej, kiedy pytałeś o model werbunkowy, przyszła mi do głowy powieść Tadeusza Markowskiego Umrzeć, by nie zginąć. To zupełnie inne warunki, nie o to tak dokładnie chodziło, ale tam był model, w którym wysoko rozwinięta cywilizacja rekrutowała robotników, a właściwie troszeczkę o co innego chodziło, ale zostańmy przy tych robotnikach, w ten sposób, że to był rodzaj pewnego kultu, że raz do roku, czy może raz na jakiś czas, może to lepsze określenie, otwierały się pewne wrota i za te wrota wchodzili najlepsi synowie danego klanu, danego plemienia, czy jakkolwiek to było określane, i oni szli ku lepszemu światu. Tak naprawdę szli do roboty, ale ten ludek, który zostawał po drugiej stronie w tym swoim uroczym prymitywizmie, o tym nie wiedział. Wychowywał następne pokolenie, które za jakiś czas tam znowu wędrowało za owe wrota. Tam było przeszkalane, a przecież przy odpowiedniej technologii da się takiego robotnika do prostych czynności przeszkolić w miarę sprawnie, nawet na zasadzie jakiegoś tam hipnotycznego działania, i wtedy mamy robotnika i tak jak powiedziałeś, on tam pracuje, no i albo pada gdzieś na stanowisku pracy, albo rzeczywiście staje się niepotrzebny. I teraz znowu mamy ciekawą z punktu widzenia na przykład fantastyki naukowej sytuację, bo gdybym był takim obcym, to ja, tak jak ty to przedstawiłeś, w życiu bym takiego gościa nie wypuścił. Jakby już nawet nie mógł pracować, to albo bym go dobił, no, okrutne, ale prawdziwe w gruncie rzeczy, albo bym go wysłał na jakieś, nie wiem, jakąś emeryturę do jakiegoś obozu czy jakiegoś innego miejsca, gdyby sobie po krótkim czasie był zszedł, ale na pewno bym go nie wypuszczał do tych prostych ludzi, którzy tam co jakiś czas dostarczają mi kolejnych robotników. No bo to by rzeczywiście groziło tym, co przedstawiłeś, zmianą, która z mojego punktu widzenia, jako tego przybysza z gwiazd, który ma eksploatować owych prymitywnych ludzi, byłoby zupełnie, zupełnie niepotrzebne. Wręcz sypałoby piasek w tryby. Ale historia bywa złośliwa, przewrotna i może w którymś momencie ten zesłany na emeryturę gdzieś tam się był, wydostał, zbiegł był i dostał się do tej swojej, jak powiedziałeś, zapierdzianej wioski i zaczął robić rodzaj takiej rewolucji, w każdym razie rewolucji na poziomie kulturowym, w szerokim pojęciu słowa kultura, a to już by zmieniło naprawdę sporo. A tak, jeśli Państwo macie wątpliwości, że oni tak prymitywnie żyli, to wyobraźcie sobie Państwo, że w czasach faraonów, no owszem, my kojarzymy Egipt z wielkimi budowlami, faraonami, oni tam wszyscy astronomami albo władcami byli, albo kapłanami, albo cholera wie czym jeszcze, ale gro społeczeństwa w Egipcie żyło na poziomie, ja nie wiem, dołu, przykrytego jakimiś tam gałązkami, jakiejś kozy, która dawała ciepło i niewiele więcej. Oni żyli jak ludzie naprawdę wyciągnięci prosto z jaskini. Bida, proszę Państwa, bieda. Prymitywizm sięgający tak naprawdę, upodlający człowieka, upodlający, żeby kogoś upodlić, to on musiałby wiedzieć, że jest upodlony. Dla niego to były normalne warunki życia. W związku z tym ten lud, który żył po drugiej stronie bramy, odwołuje się do tego obrazu, który przedstawiłem przed chwilą, no, mógł być bardzo prymitywny, a ten, który przekraczał bramy i stawał się no żywą maszyną, robolem po prostu, eksploatowanym, on nabierał nie tylko kompetencji, pewnej świadomości
i umiejętności, no ale nabierał też, kto wie, pewnych cech społecznych, no bo praca na przykład w kopalni wymaga współdziałania. To nie może być setka kopaczy, których każdy kopie sobie, tylko to musi być jakiś rodzaj współdziałania, żeby im się ta kopalnia na łeb nie zwaliła. W związku z tym trzeba było tam wypracować jakieś elementy przynajmniej takiego działania wspólnego. I to moim zdaniem też mogło jakieś znaczenie mieć w tym rozwoju człowieka. Kiedy przedstawiłeś tą ideę, ja to tak sobie nazwałem egipskiego kołchoźnika, który po prostu sobie nie wie, że mu może być lepiej i sobie żyje w tym dole. To mi przyszła na myśl taka koncepcja, jeszcze o tym już mówiliśmy, że może wie, że oni wcale nie musieli ich tam zatrzymywać na wieki, bo to była dobra taktyka. Wyobraź sobie, że taki prymitywny robotnik wraca do tej swojej wioski i mówi, że tam jest tak, że jest regularne żarcie, że jest ciepło, nawet zimą, że jak się jest chorym, to cię postawią na nogi, że raz do roku jest barbulka na przykład też. No to żart był. Czyli trochę batem, trochę żarłem i oni tak naprawdę mogli tych prymitywnych ludzi skłonić do współpracy. I wtedy, kiedy taki wracał do tej swojej wioski, to on się nie przyznał, że tam robił jak głupek za nic, za jedzenie, ale na pewno mu tam nie było gorzej niż u siebie, prawda? I to daje do myślenia, muszę powiedzieć. Tylko czy to było do zrealizowania w warunkach, o których piszesz Sitchin, czy jak to się wymawia? Tutaj Iwelios nam podpowiadał, że Sitchin chyba go ktoś nawet zapisywał. Także wszystko leży w tym, jak to było realizowane. Wydaje mi się, że dotknęliśmy bardzo ciekawego tematu, bardzo, bardzo ciekawego, który nam się dopiero rozwinie, kiedy przejdziemy do trochę późniejszego okresu. Bo na razie jesteśmy na takim etapie, kiedy ci ludzie nawet nie wiadomo, czy mają świadomość, nawet nie wiadomo, czy mają światopogląd i czy wyznają religię w takiej formie, jak my to dzisiaj rozumiemy. Oni funkcjonują w sposób zupełnie zwierzęcy, albo też taki gdzieś, wiesz, trochę wyżej od szympansa. Ja może dodam tylko tyle, taką rekapitulację zrobię, że my trochę uczłowieczamy ludzi pierwotnych. Nie wiemy, jacy oni byli naprawdę. Jestem pewien, że oni byli absolutnie inni. W ogóle człowiek ma taką tendencję do zrównywania, do postrzegania swoich przodków nawet przez swój pryzmat. A tu nawet taka prosta rzecz jak zmiana warunków życia nam strasznie sytuacje zmieniają. I my możemy być na przykład głęboko zszokowani tym, jakie były realia nie tylko życia, ale też realia intelektualne naszych względnie nieodległych przodków. Ale ja ci zarzucę jeszcze taką wędkę, Marku, z robakiem o nazwie Neandertalczyk, bo zobacz sobie taką sytuację, że ci kosmici lądują, nawet ci Anunnacy lądują, i do roboty biorą nie homo sapiensa, ale Neandertalczyka. On jest po pierwsze silniejszy, trochę bardziej odporny, trochę mądrzejszy może nawet. I on już funkcjonuje na Ziemi od dość dawna. On ma już jakiś status kulturowy. Nie jest tak może znowu bardzo rozwinięty, żeby tworzyć cywilizację na pewno nie. Chociaż Stan Gutz twierdził, że była cywilizacja neandertalska. Ale powiedzmy, że on sobie tworzył już coś, co można nazwać kulturami. No i tenże Neandertalczyk wchodzi w te dyplomatyczne kontakty z obcymi. To by było ciekawe, czy on by wtedy, a to jest czysto my tutaj już się poruszamy po takiej bocznej zwrotnicy, czy taka sytuacja nie doprowadziłaby do przetrwania tego Neandertalczyka, bo on by, wiesz, złapał wtedy tą szansę tego kontaktu, że to by mu pozwoliło przeżyć i przetrwać. Kto wie, czy jeśli kiedyś zdarzy się nam kontakt, to u boku owych obcych z gwiazd nie pojawią się potomkowie, dalecy potomkowie Neandertalczyków z Ziemi, którzy wspólnie z tymi przybyszami wywędrowali na jakiś czas gdzieś daleko, daleko, daleko i przybędą tu ponownie. My zobaczymy, jak mogłoby być, gdyby to nie homo sapiens, a Neandertalczyk przejął kontrolę nad naszą planetą, no to już samo w sobie nie tylko nadaje się na jakieś zgrabne opowiadanie, ale myślę, jest ciekawe z punktu widzenia takiego układania różnego rodzaju historii alternatywnych, czy też właśnie przestawiania zwrotnic. To mogłoby być naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Na czym polegałyby różnice pomiędzy cywilizacją taką, jaką znamy, tworzoną
krok po kroku albo katastrofa po katastrofie przez Homo sapiens, a jak wyglądałaby cywilizacja tworzona przez Neandertalczyka. Tego się oczywiście nie dowiemy, no bo to już byłoby nie tylko fantazjowanie, ale stąpanie po cienkiej linii, gdybyśmy próbowali wyobrazić sobie taką neandertalską cywilizację w pełni rozwiniętą do charakteru technicznego, technologicznego. No ale może my sobie na to nie pozwolimy, ale myślę, że dla ludzi, którzy pisują prozę SF, to mogłoby być wyzwanie. No wiesz, my możemy tą zwrotnicę kiedyś tak, że tak powiem, przestawić, żeby o tym podyskutować, bo jednak jest o czym. Są tacy, którzy twierdzą, że najstarsze zabytki, może nie zabytki, najstarsze mity, które są po prostu obecne w różnych wersjach, ale mają tam wspólny element i są obecne na całej kuli ziemskiej, wywodzą się z cywilizacji neandertalskiej. To jest cywilizacji, trzeba tutaj brać w duży cudzysłów. Że na przykład biblijna historia o Jakubie i Ezawie tak naprawdę odnosi się do Neandertalczyków. Są nawet takie hardkorowe historie, które mówią, że Neandertalczycy byli na tyle odmiennymi istotami, że one się stały ucieleśnieniem diabła w naszym, albo złego, tak? Tego najgorszego ludowego demona w wielu kulturach, który został zapamiętany pomimo wszystko. I że to były istoty nocne, leworęczne. Niektórzy twierdzą nawet, jak Stan Gutz, że takie piętnowanie rudego koloru włosów, który był wśród Neandertalczyków powszechny, leworęczności, to jest wszystko kojarzone do dziś z czymś, co jest, nie chcę powiedzieć złe, no bo co złego w tym, że ktoś ma rude włosy. No dobra, no jest taki jeden rudy, którego wszyscy nie lubią, ale to inna sprawa. No ale to jednak jest. Skąd się to wzięło? Fascynującym tematem, jednak jestem, powiem ci, trochę za słaby, żeby o nim mówić, przynajmniej na razie, jest ten wspólny kulturowo-religijny mianownik dla całej Ziemi. To obejmuje m.in. mit, z którego się wywodzi grecki mit o Plejadach. To obejmuje niektóre symbole. Na co to nam wskazuje? Na to, że istnieje właśnie coś takiego jak ten wspólny rdzeń i pytanie, czy ten rdzeń cywilizacyjny związany z pewnymi symbolami, przekazami, weźmy chociażby też potop, czy on nie jest odziedziczony jeszcze po kimś wcześniejszym? To jest wręcz fascynujące. Jeszcze bardziej fascynujące jest to, że zdaniem niektórych Neandertalczycy wcale nie wyginęli. Neandertalczycy i wszyscy inni, bo było tych kuzynów człowieka, kuzynów Homo sapiens więcej. Niektórzy nawet są jeszcze do tej pory nie w pełni zidentyfikowani. Oni wcale nie wyginęli. Oni się stali nami. Oni się stali różnymi rasami. Oni się stali różnymi grupami ludzi. I dzisiaj już nam pokazuje antropologia, że rzeczywiście tak jest, że Denisowianie, Neandertalczycy, niektóre grupy, niektóre, nie wiesz, nawet nie potrafię powiedzieć, bo to nie są narody, to nie są rasy, ale niektóre grupy ludzi typu Aborygeni, Tybetańczycy na przykład, posiadają większe domieszki genów neandertalskich albo denisowiańskich niż reszta. Każdy z nas ma w sobie trochę Neandertalczyka. No właśnie to, co powiedziałeś, był taki czas, kiedy mówiono Neandertalczyk wyginął, a w pewnym momencie, skoro jesteśmy przy zwrotnicach, ktoś przestawił zwrotnicę i powiedział dokładnie to, co przed chwilą usłyszeliśmy od ciebie, że Neandertalczyk nie wyginął i inne odgałęzienia Homo również nie wyginęły, one się po prostu stopiły z tym, nazwijmy to, dominującą częścią Homo, ale gdzieś tam w naszym kodzie genetycznym ślady owych innych odmian człowieka, one gdzieś tam są i w zależności od tego, znowu to podkreślałeś, jaka część tego kodu genetycznego pochodzi właśnie od tamtych gałęzi, no to ludzie są po prostu różni i to jest może tajemnica owego, tu cudzysłów, wyginięcia Neandertalczyków, Denisowian i innych Homo. Tak, i jeszcze tak na koniec wrócę, wiesz, do tej kwestii jałowienia cywilizacyjnego człowieka. Zobacz, ile set tysięcy lat Neandertalczyk przebywał na Ziemi. I on miał duże szanse, żeby rozwinąć jakieś kultury, to jest nawet bardzo możliwe, że te kultury rozwinął.
że miał swoje wierzenia, miał swój odpowiednik jakiejś tam prymitywnej techniki i tak dalej, ale nagle to Homo sapiens zwyciężył. Dlaczego? Nie wiemy, a może on dostał jednak tego cywilizacyjnego kopniaka w którymś momencie. Jest to fascynujące, jakby nie było. Pięknie ci, Piotrze, dziękuję. No i cóż, do usłyszenia przy przestawianiu jakiejś kolejnej zwrotnicy. Pozdrawiam, dziękuję również.